tutaj dla fanów motoryzacji. Zobaczcie na to, stary ten, stara BMW-ka. Cześć widzowie, witajcie. Szybki vlog urbexowy. Mam swoją czapeczkę urbexową. Znajdujemy się w ciekawym miejscu, bo jest tutaj opuszczony hotel. I to jest to miejsce tutaj, co widzieliśmy z zewnątrz. Zobaczcie, jak ono wygląda wewnątrz. Ale nie to wam chciałem pokazać, bo... Zobaczcie, jest tutaj dom też, który jest też opuszczony. No wszystko opuszczone jest najczęściej na urbexach. Ale... Zobaczcie tutaj, jest taka wąska dróżka. I tutaj w ogóle nie widzę wejścia do tego hotelu. Ale jest tutaj dom. I słyszycie? Ktoś po prostu... Tutaj są jakieś butle z gazem. Ale zobaczcie tu, że tam w środku ktoś chyba po prostu odkręcił wodę. Jest woda. Woda się leje. Po drugie, zobaczcie, że tutaj jest łódka zostawiona. Zaraz wejdziemy do budynku, ale jeszcze coś bardziej ciekawego wam chcę pokazać, bo jest tutaj garaż. No, zobaczmy tą łódkę. Tutaj widać jest koło sterowe, tutaj są siedzenia. Już naprawdę jest dość długo tutaj, w tym miejscu. To jest taka łódka, którą się... No, to jest taki bardziej ponton, nie? Ale najciekawsze jest tutaj, dla fanów motoryzacji. Zobaczcie na to, stary ten, stara BMW-ka. I to jest jakiś rower, ale nie wiem co to jest za... No jest tutaj już długo, to na pewno. Ale tu jest E38, tak? Klasyk BMW-ka. No i też jest tutaj długo. I zobaczcie, jest motor jeszcze. 00. Rocznik 00. Kawasaki. Nie wiem, nie znam się na motorach. Ile ma na liczniku? 180. Tak zawsze pamiętam, było ile ma na liczniku samochód, to była tutaj BMW-ka w środku. Czyli to zawsze znaczyło, że jest dobrym motorem, jeżeli miał dużo na liczniku. Ile BMW-ka ma na liczniku? 160. Ale to jest w milach, czyli 260 km. No fajnie, klasyczne auto. Czekajcie, żeby się tutaj nie wybrudzić za bardzo. Co tutaj jeszcze jest? O, tutaj opony z felgami do pewnie tego motoru. To jest kolejny klasyk. Ej, ale to jest ten, to jest Ford Escort. To jest Ford Escort, masakra. Co to jest w ogóle za ten rower? Dobra, idziemy w Ford Escort, ale czekajcie, może można tutaj zobaczyć. Wow. Fajnie. Klasyczne, nie śmierdzi nawet w środku. Widać, że skórzana albo taka pseudo skórzana jest tapicerka. No dobra, przymknijmy, ale chodźmy zobaczyć Forda Escorta. Tak, to jest Ford Escort. Ja, ale no już w takim słabym, raczej bym powiedział, stanie. Czy poznajecie w ogóle? Tutaj jest strasznie dużo śmieci nad nim. Tam nie wiem, czy tu idzie w ogóle poznać. Strasznie dużo śmieci. No ale to jest Ford Escort. Jak ktoś się zna na autach, to no pozna. Znaczy no chyba, no... Nie to... Czekajcie, może z takim światem. Nie to, żebym ja bym jakimś ekspertem był w tych sprawach, no ale... No tak mi się wydaje, że to jest Ford Escort. Tutaj jakieś części. Tutaj te części do aut są teraz tak drogie, że tutaj tu jest na przykład co to jest? Coś do BMW-ki. Nie wiem, co to jest. No ale o, silnik chyba. No, silnik. Wow, tu jakaś
tapczan, kosiarka stara. Wow. Tu jakieś książki. Psychology and Management. Ciekawe, o co chodzi z tym autem tutaj, nie? To jest naprawdę klasyk. Tu tłumik. Ktoś widać próbował odrestaurować to. Ale pewnie nigdy mu nie wyszło. Idziemy zobaczyć szybko i zamknąć tą wodę, żeby się nie lało. Czy tędy można wejść? Chyba tak, ale pójdziemy z tej strony. Czy tu da się wejść? Dobra. O, tu nie przejdziemy. Czy tu wejdziemy? Tu chyba też nie. Tutaj jest no zablokowane. No dobra, czyli tędy nie. Żeby się tylko nie wywalić. Czy my tędy przejdziemy? No raczej nie. Chciałbym zakręcić tą wodę. Wszystko na żywo. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakie skarby. O ja, tylko wiecie co? To się zaraz zawali na głowę, nie? Bo to się trzyma. No tak na słowo honoru. Co to jest w ogóle? Nie wiem, coś starego. Tu kapoki. Dobra. Dobra, wyjdźmy. No dobra. Udało nam się wejść do środka. Czekajcie. Dobra, jesteśmy w środku przez otwarte drzwi. Zobaczymy. Wow. No jest nieźle. Nieźle stary ten budynek. Zaraz tu podjedziemy. Ale chcę zakręcić tą wodę. A. No dobra. Tego się nie da zakręcić. Gdzie to w ogóle? No nic. Chciałem dobrze. Ale nie da się tej wody zakręcić. No tak wygląda wejście. Stare meble. No niestety jak ta woda tutaj będzie z tej rury, to niestety nie przeżyje długo. Wow. Ale tu już jest. O, czyli to mogło być jakieś pomieszczenie techniczne? Bo pełno jest, widzicie, też szklanek. Czyli to pewnie jest z hotelu wszystko właśnie obok. Tutaj w ogóle Hitachi made in Japan. Stary telewizor. Farelka. Chodźmy tutaj. Ojejku, ale tu jest mokro. No niedługo prawdopodobnie to się zawali. Nic już tutaj nie będzie. Harp. Jak ktoś potrzebuje porcelany. No tak wygląda pomieszczenie techniczne. Coś tutaj jeszcze jest. Odkurzacz tam. Kurczę, to trochę grozi z zawaleniem, ale tam śmieszne te grzyby powstały. Wow. Dobra, czekajcie. Przejdźmy jeszcze tutaj. Okej. No, tutaj niestety zawalone. Dobra, wracamy. No nic, misja uratowania domu
Niestety się nie powiodła. Nie ma jak zamknąć tego zaworu, bo tam nie widzę żadnego zaworu. Tam jest po prostu rura, która pękła. Ale zobaczcie tutaj. O, jakie ładne miejsce. To jest część tego hotelu. Pięknie tu wygląda. Obejdźmy ten budynek dookoła. Pięknie zarośnięty bluszczem. Ale ten bar, nie? To jest kozak. Ten bar to jest kozak. Tam jeszcze w ogóle jest kola. Ha, monitoring. Ciekawe, czy on jeszcze gra? Wow, gra jeszcze.